I witam was, Rekuzmy, Skała. Dzień dobry. Oto jest specjal taki za tego Minecrafta całego, gdyż Minecraft, każdy ma ze swojego kompa na Minecrafta, musicie mu to wybaczyć po prostu. Proszę cię. No i naszym takim specjalem tutaj Repusiu. Jest... No, przestań mi przerywać. No, kultury, które zachowuj się. Naszym specjalem jest to, żeby zająć ruskich do końca 38 roku. Tak. On gra, Kała gra Niemcami, ja gram Polską. Tak, i no, i co dalej? Korwina chce wybustować u mnie. Korwina w Polsce teraz? No kurde, tak, a czemu to nie? Nie rozłożyłem. A to spoko. O, i super, mam tak fabryki, dobra, możesz puszczać. Sekunda, to teraz ja się bawię. I jeszcze jedna w tor artylerii. Będę ci bustował, faszyst, nie? Okej. Okay. Konwoje, niech będzie na maksa. A, i Crisis Resources nie włączyliśmy, nie. No właśnie. Ty, a czy... A gramy, no właśnie, gramy na Poland Plus, no Coring States i co tam jeszcze mamy odpalone? I Strategic View Adjustment, czy jakoś tak się mówi. Tak, tak, Strategic View Adjustment, polecam, moda jest po prostu przebombisty. Naprawdę. Ja zrobię polską husarię na przykład, Brygada Kawalerii. Wiesz co ci powiem, do 38 mamy mało czasu i... Musimy ich jakoś zalać, Repus, w jakikolwiek sposób. Klejmuj już ruskich najlepiej. Tak szybko chcesz klejmować? No. Zajmie mi to 250 dni w sumie. Dobra, to zacznij. Poczekam na siłę polityczną i robię cel. A ja od razu biorę gościa od faszyzmu. Czyli Romana Dmowskiego. Ja potrzebuję około 15 doświadczenia armii, żeby wyedytować cholerka szablon. I możemy jechać. Na razie ustawiłem wojsko na twojej granicy, no bo czuję się jakoś bezpieczniej. Jakby, czemu na mojej granicy? Polacy mają, w Królewcu. Żeby się szybciej później rozeszły na ruskich, nie? No, będziesz ze mną we frakcji, to pójdziesz. No tak, ale no z Królewca będę miał szybciej dojść, kurczę. Jezus Maria, jaki on jest... No wiesz o co chodzi, już bałeś się, że cię zdradzę i zaatakuję, a widzisz. I to byłby ten specjal, tak? No, nie no, przecież świruję, jakbym cię chciał zaatakować, to bym ci powiedział poza odcinkiem, żebyś chociaż udawał jakieś zaskoczenie. Ło, kałach, ała. Ło, jak boy. Mogłeś. Conan, przestań. Jak mówisz Conan, to wyobrażam sobie kolesia w podkoszulce... takiej do bicia żon. Nie wiem, czy wiesz, o którą bluzkę mi chodzi konkretnie, ale taka bluzka jest do bicia żon i po prostu Conan, no wiem, barbarzyńca. A myślisz, że jak ludzie sobie ciebie wyobrażają? Jako kolesia, który bije żony? No dawaj patrol floty od razu na Baltic Sea. Tak, oczywiście, wysyłam. Będziemy się tutaj z ruskimi całować. Całe moje lotnictwo. Wysyłasz te? Klejma? Siły nie mam. Jak nie masz siły? Nie mam siły politycznej, czekaj. Ja nawet mam. Jeszcze jeden mi potrzebny. O dobra, jest 50, lecimy. A dobrym Hitlerem nie masz? Robimy cel. Ej, Ruscy robią wielką czystkę, dobra. Jest świetnie. Cudownie. The Great Purge. Rób kawalerię, rób wszystko, nawet zrób 100 dywizji. Wiesz, jak ja ruskich pokonałem Polską i to ci mówię teraz bez żartów. Kiedyś, jak jeszcze nie live'owałem na YouTube, to grałem sobie na Steamie w hoja, nie? I ludzie się mnie czasami pytali o transmisję. I kurde, zajęłem Polskę tymi. Jakby ci to powiedzieć. Samą kawalerią. Zajęłem Rosję, przepraszam, Polską. Ja też, ale to było kiedy? Czekaj, to było z tymi aktualizacjami, bo ja tak zrobiłem. Ja sobie robiłem takie, chciałem zrobić takie serię z husarii. No. Ale jak zobaczyłem, że nie można teraz zrobić 5 WN na raz, to trochę zmienił. No, odechciało mi się. Ale powiem ci w sumie tak, z jednej strony to jest nawet dobre, że to zrobili, nie? Że nie można 5 WN na raz, bo za szybko się wtedy serie też kończyły, za szybko świat podbijałeś. Bo na przykład wypowiedziałeś wojnę trzem krajom i w tym samym momencie sobie zjadałeś 3 kraje i już byłeś po prostu unstoppable, nikt ci nie mógł nic zrobić. To było właśnie fajne Niemcami na początku powiedzieć wojnę Belgii, Holandii i Polsce. No tak. I już jak byłeś tak nachapany tymi Niemcami, mam nadzieję, że ich znerfią trochę. Te Niemcy. Chociaż, wiesz... Niemcy nie są aż tak silne też. W ogóle jeszcze nie miałem scenariusza, jak grałem w hoja.
żeby Ruscy pokonali Niemców. I to ci mówię naprawdę. A ja miałem. Nawet podzielili się Niemcami na pół. Była ta konferencja jałtańska u mnie kilka razy. No ty gadasz. Ja nie miałem nic. Niemcy zawsze wpierdziel... Boże, Ruscy zawsze zostawali wpierdziel od Niemców. Ile mam ciężarówek? Na plus 400. Wo, ho, ho. On to sobie pobuduje teraz. Ale zapomniałem, Roman Dmowski, dawaj lecisz. Dawaj, Romka i jedziemy. Ile jest War Tension? Jak źle to zrobię 35%? Uzasadnianie celu wojennego na ZSRR? 33% War Tension? Co? Ej, oni sobie jaja robią? Co jest poromane? Ja pierdzielę, ty. Jak patrzę, mogę wziąć Partial Mobilization, czyli ten z dwoma pistoletami. No. Czyli mobilizacja. Jezus Maria. Kurde. Jak? Przecież Japonia jeszcze nie wypowiedziała wojen. Dobra, to po prostu no, welcome to Hearts of Iron 4. Mam, właśnie, pamiętasz jak ci mówiłem, jak nagrywaliśmy... ty w ogóle, a w Europce można pływać okrętami na przykład z Danii do Anglii? Z Danii do Anglii? No, okrętem. Popłynąć i zdobyć na przykład Anglię, się zdesantować czy coś. No tak, spokojnie. Bo pamiętasz jak robiliśmy serię już dawno z Millennium Dawna, nie? No. To tam w pewnym momencie mówiłem ci, że będę miał dla ciebie challenge i chciałbym, żebyś go wykonał. Bo jeszcze nie widziałem, żeby ktokolwiek zrobił to w Europce 4. Na polskim i na angielskim YouTubie. Żebyś wziął Danię, zagrał Danią, zniszczył tą Unię swoją personalną, bo ona chyba tam ma Unię personalną ze Szwecją i z czymś tam, nie? No. I żebyś podbił po prostu Anglię. I ją zmarionetkował. I żebyś ją zmarionetkował, Anglię i Szkocję, żeby to były twoje marionetki. Popieprzony jesteś. Nie dasz rady? Nie chce mi się nawet próbować. Ale to co to znaczy? Nie chcę, to musisz sobie poradzić, Repus, to jest challenge, nie? Taki challenge, nie? Nie wiem, czy akceptujesz, czy nie. No mi się wydaje, że spoko, w ogóle taka inicjatywa z mojej strony. Ty mi lepiej podeślij broń. 800 sztuk posiadam, nawet nie 800, teraz 0, bo rekrutuję cały czas dywizję. Minus 20 tysięcy. Damy radę, towarzyszu. Wiesz co, zrób, usuń dywizję i spamuj samą kawalerię. A moje wojska się już resztą zajmą. Co ty? Nie mam dużo zawodowych. Oj tam. Zawodowi Polacy, proszę cię, w czym? W wyjmowaniu portfeli? W budowaniu. Autobusu? Z autobusach? Okej, ile masz tego faszyzmu? Rośnie w ogóle w górę? Coś tam rośnie. Potrzebujesz 100% World Tenszy. No pewnie, na piątkę, bo to musimy do 38 się wyrobić jakoś, nie? W jednym odcinku, żeby to było super. Minus 600 czołgów, świetnie. Na pewno na drobie. Na wojnę z Ruskimi. Dałem już częściową mobilizację. A ja spamuję dywizję piechoty. Ruscy około mają ilu? 100? Gdzieś tak? 140? No coś gdzieś tak. Ja mam 30 aktualnie. O, traktat z ZSRR jeszcze podpisali. Świetnie. Nawet na dreni nie robię. Taki ze mnie cwany Polaczek. Jaki wariat Polak. No normalnie, Polaczek, robaczek. Co teraz zainwestować siłę polityczną? W gospodarkę wojenną. A ja już mogę wojenną, bo jestem faszystowski, ahaha. Aha. Weź poudawaj, że ci przykro, że nie mogę, bo jestem bez powiązań. Coś takiego, Repus, dawaj. Mam depresję, chcę się zabić. Kurde. Co, dumny jesteś z siebie? Dumny? No nie jestem dumny, Repus, nie rób tego. Mam taką nadzieję, że nie jesteś dumny. Jest jeszcze wiele rzeczy, dla których możesz żyć na tym świecie, na przykład ja. A co mówiłeś między odcinkami, że nagrywamy ten odcinek i już się nie zdajemy, co? Co? Mówiłeś takiego? No mówiłem prosto z serca. Tak? Tak. Dzięki. Ja pierdzielę. Może zróbmy w tym odcinku jakąś taką dramę, że już w ogóle, że... Tak, i powiedz to przy okazji na odcinku. Kurwa, no mieliśmy się zmutować. Repus, kręcimy sztuczną dramę, wpadają słupki i później mówimy wszystkim, że it was a prank, bro. I tyle. Kawach ty, kurwo.
Dlaczego? Ale ci powiedziałem. O nie, jak on mi powiedział teraz. Chyba się chowam pod stołem. Zabij się. Nie wiem, czy mnie będziecie słyszeć, bo się teraz będę chował przed biurko. Repus mi grozi. Zabij się. O kurwa. Repus mi grozi. Przepraszam, nie? Nie chciałem, Repus, żeby to tak zabrzmiało. I tak się zabiło. O co ci chodzi, Repus? Szkalerze. Myślisz, że naród polski wybaczy ci te zbrodnie? Śmierć komunisty. Nie? I te słowa? Ej, dobra, to jest wytrenowane. Ile masz wojska? A propos. Tyle, co zawsze, 42 dywizje. Dobra, plus moje 40, to mamy razem 82. Poradzimy sobie. Będą jaja, jak nam zrobią jakiś desant ruscy, to łohoho. Jaki desant? Sewastopola chyba. Weźmy, dajmy tutaj ataki na konwoje lepiej, bo... Zaczynam się bać. Boję się ruskich. Ty w ogóle wiesz, za ile będę miał claima? Zaraz ci powiem. Claima, kurde. Ty, już niedługo wojna, za 30 dni około, Refus. Jezus Maria. A ty jeszcze nie faszysta. Czy posażenia nie ma wojska. Ty może anulować claima i go zrobić jeszcze nie, raz. Nie, wypowiesz wojnę. Dobra. I dołączy się później. To cofnę to wojsko teraz z królewca. Go back, my friend. Siła polityczna, w co ją rzucić? Piechotę. Dobra, niech mi się cofnie wojsko z Bałtyku i wypowiadam wojnę. Desantują cię w Pomorzu, ty masz wojsko w Królewcu, nie przejdzie ci, koniec. Ty, czekaj, mam pomysł. Róbmy to tak. O. Aż wezmę stal od German Reich. Od rasy panów bierzesz stal? A ty wiesz, że nie możesz z mojego terytorium zaatakować. Wiem, wiem. Dlatego wysyłam tam jakieś śmieciowe dywizje, że tak powiem. Żeby coś tam niby było, nie? Później pójdziesz Army Offensive. O, jestem faszystowski. Tak szybko? No to ustaw się z wojskiem spokojnie. Porób plany i lecimy. Już sekundka. Ropa 20, weź spróbuj tam. Tworzymy nową frakcję, czy dołączysz do osi po prostu? Dołącz do osi. Czy ja dołączę do osi? Już. Wysyłaj zapytanko i cię akceptuję od razu. Moment. Justify war goal. Okej. Nie mogę. War tension sami stuwa? Co? Zaproś do frakcji. Ty musisz mieć co najmniej stuwę war tension na faszystowskiej Polsce? Co to jest, ty? What the fuck? Ty, mam pomysł. A jak ja rozpieprzę oś? Nie, nie rób tego. Właśnie wypowiadałem wojnę ZSRR-owi. A ja rozpieprzyłem oś. Ja pierdolę. Ej, to wiesz dlaczego tak jest? Ustaw się chociaż na tej granicy ze mną, z osią, kurwa. No nie mogę, bo kurczę, mam niby przemarsz, ale wiesz. Nie mogę tworzyć linii frontu przez twoje terytorium, po pierwsze. I wiesz dlaczego tak jest? Bo jest Poland Plus włączone. Na 100%. Dobra. Robię claima na ZSRR. Rób. Dlaczego zniszczyłem oś? Powiedz mi, dlaczego jestem taki głupi? Bo jesteś idiotą! Mieliśmy do 38, to oni skończą Warszawę do lipca. Nie skończą, tylko kurde, czekaj. Ja patrzę, ile ustawili już wojska na granicy ze mną. 76, czekaj, weź spauzuj. Mam pomysł. Mam pomysł, jak to załatwić. Patrz. Okej, spróbujmy teraz. A widzisz, już robię frakcję. A co? Czekaj. 700 godzin, my friend. Co ty robisz, ziomek? No, frakcję tworzę. To szybciej. No już ci wysłałem zapro. Przecież. Bóg, honor, ojczyzna. Weź z pauzu, ja ustawię front. Dobra, czekaj, 40 dywizji niech leci. Łohoho. Musiałbyś mi jeszcze dać troszeczkę czasu, bo... No to, dawaj szybciej. No już mam, jest 37 styczeń. Dawaj. Już wojsko już na granicy. Mam 37 styczeń? No rok 37 styczeń, w sensie teraz luty, no. Powiem ci tak, wojsko już mam na granicy, mogę dowerbować więcej dywizji, więc...
Wypowiadamy wojnę. Ja wypowiadam i lecimy. Za chwilę. Dobra. Zorganizuj i tak dalej. Jeszcze mogę ciężarówki zrobić. Send. Dobra, weź mnie zapraszaj od razu. Nie atakuj, czyli nie atakuj jak coś. No, no. I call to arms, masz. Dobra, przyjmuję. I nie atakuję jeszcze. Wytrzymamy atakuję to. Oni atakują piersi. Dobra. Dobra, teraz. Dobra, wysyłam do ataku. Robię jeszcze dywizję jak coś. Dodatkowe się będą robiły. Możesz odpauzować i jedziemy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Co? Republika Spain joins Comintern. Ty mogę zaprosić Hiszpanię faszystowską brać, czy nie? Tak. Dobra, no to let's go. Zaproś do frakcji. Niech się tam biją. O, Japonia w ochotników bierę. Bierz, bierz. No i się przebijamy, tylko wiesz co? Będzie trzeba dwie dywizje oddelegować typowo na Sewastopol, żeby go zająć i go bronić tam na przetym, wiesz? Przesmyku. Oni mają 50 jedności narodowej. Ruscy? Tak. No tak dużo. Mało. No wiem, ale chciałem, wiesz... Dramat zbudować. Dramat zbudować, właśnie. Co tak dużo, przegramy. Dramat to jest kurwa twój kanał. Repus, już ci mówiłem coś na temat twojego kanału, no. Ale cię pocisnąłem tutaj. O nie. Nie miałeś najmniejszych szans. Nie miałem szans wygrać ten pojedynek, nie? Republika Hiszpańska skapitulowała, świetnie, czyli nasi wygrali. Zostajesz rozjebany przez potężnego repusa. Potężny repus, którego właśnie będę prześcigał w subach? No w sumie tak. Bardzo potężny repus. Nie, największy udział w wojnie ma ten, nacjonalistyczna Hiszpania. 63%, proszę cię. Dlaczego? Ale jak ruskim ładnie straty rosną. No. Mówiłem ci, że to jest do wykonania, tylko zobaczymy, czy do 38 skapitulują, wiadomo, nie? Ja nic nie rekrutuję, nie mam już tego. Kawalerię, chociaż husarię, ja też mam wszystko na minus, nie? Tak wszystko. No kawalerię do Andersa rzucam. Kurde, mi się infrastruktura zamiast fabryk wojskowych robi? Dlaczego? No, fabryki wojskowe mi to robić, już. Ty, Repuls, a co będzie jak przegramy? Nie wysyłamy tego. Po prostu powiemy, że koniec milenium i tyle. No to. O, robię Anschluss, dostanę wolne dywizje. Jak coś. Anschluss. Japonia ochotnicy, proszę bardzo. Dawać, dawać. Pełny pobór, dziękuję. Dobra, ich to okrążę jeszcze. No ale jakoś idziemy. Tak, do przodu, zobacz. Może się uda, jeszcze japońscy ochotnicy przybyli, może coś pomogą po prostu w tej wojnie. Plus, no ja powinienem... Czemu niektóre armie chcą się cofnąć do Gdańska? Właśnie nie wiem. Ja to ci powiem, że z Austrii powinienem dostać chociaż koło 10 dywizji. To może to też coś pomoże, no. O, już Anschluss, już imperialista ze strony się znalazł. No, oj tam. Weźmiemy manewry armii, atak armii wezmę. Bardziej się przyda atak. Więcej stali, Conan. Więcej stali. Bierz, bierz. Full wyposażenie piechoty. Masz full, czy? No, znaczy trzeba lecieć full wyposażenie piechoty, o to mi chodzi. Ja mam minus 10 tysięcy aktualnie. Ja mam minus 7 tysięcy. Troszkę fabryk artylerii anulujemy. Italia wysyła dywizję. A Italii nie możesz wezwać? Nie chcą dołączyć. Ale po co nam oni, jak mi sami wygramy? Repuls. Bo zrobisz Anschluss i Italia dochodzi. Czy chcą do frakcji? Nie chcą. Fakt to nie agresji. Tutaj. Kociołek? Kociołek. Kurde, zrobiłem Anschluss. Witajcie w Rzeszy. Mogę wziąć kogo? A no Włochy niech wejdą. Ej, do wojny ich wezmij. No, a bierz. Bóg, honor, ojczyzna. Kolejne 10 dywizji leci na front z Austrii. Nawet ich nie przeszkalam na piechotę. Po prostu niech leci wszystko, co jest, co oni tam mają. Kawaleria, wszystko. Ja bym sobie zjadł obiad.
No to już jak zwyciężymy, to będzie dla ciebie nagroda obiad. A jak nie, to dalej do baraku. A taki pyszny obiad dzisiaj miałem, makaron tak... Też miałeś makaron, tak, gościu? Z ketchupem i tak, co tam jeszcze było? Mięsko było, o mięsko. Chciałaś powiedz wegetarian. Prawdę, że jadłeś wodzione repus. Co jadłem? Wodzione. Co to jest wodzione? Nie wiem, widziałem taki film na YouTube, jak zrobić wodzione. Ja to, co było na tym filmiku, co ci opowiadałem. Ja pierdolę, po raz kolejny musisz mi o tym przypominać. Ja staram się sobie to wymazać z pamięci, a ty znowu do tego wracasz. O, patrz jaki piękny kocioł, patrz jaki piękny kocioł tutaj na dole. O, ale piękniutki kociołek. Naprawdę. Cudowny, ile to jest dywizji? O, coraz mniej. No, spłonęli chłopcy, spaleni słońcem. Włochy, moglibyście mi dać jakiś korpus ekspedycyjny, nie wiem, 200 dywizji może? Wniosek o Lendlease. Dajcie mi wyposażenie broni, wszystko mi dajcie. O, zgodzili się, lol. No, i zamknęli w tej samym momencie. Ty, Włochy są w wojnie z ZSRR? Są, to dlaczego nie dają wojska? Jako korpusu? No sami dzielnie chcą walczyć. Specjalnie 3 dywizje przygotowałem na Sewastopol, nie? Doskonale. No i wojska japońskie spieprzają. Mógłbym wziąć Japonię do frakcji, ale czy to już by nie było zbyt OP? Mamy spróbować. Ale nie, bo nie mogą z Chin wtedy, z Chinami przegrać. No właśnie. 37 września, czy nam się uda to zrobić przed 38 rokiem? No nie wiem. Nie przed 30, do końca 38 miał być. No do końca 38, zobaczymy. Ja już do Sewastopolu wchodzę 3 dywizjami. Wyposażenie broni to tam zaczyna. Do Sewastopolu, ja idę cały czas ten Kijów, Moskwa, inne pierdoły. Idź, atakuj tam. Co to jest? Integracja terytoriów. Zintegrujmy ten teren. Aha, bo to jest to korowanie, to też jest po polsku, what the fuck? A ja nie wiem po polsku, chyba że zmieniłem. Ja mam zmieniony język i mam tutaj integrację terytoriów i skorowałem tam po polsku. Jest są opcje, czaisz? Jezus, co za magia. No naprawdę. Jestem it's magic. W szoku po prostu. W szoku i w panice. Musisz mi oddać Sewastopol jako teren. Ponieważ? Bo nie będzie eventu, że zajęcie Sewastopola, wiesz. I nie będzie, nie spadnie jedność narodowa. Czekaj, a to tak spada? No. Po evencie zawsze im schodzi w dół, wiesz? Mają 55% teraz. Oni się chyba najbardziej podłamują wtedy, jak Niemcy to robią, nie? Wysyłam ci coś, czy nie? Bo nawet nie wiem. Tak. Czekaj, wyskoczy event? Tak. No ale dalej mają tylko całą jedność. No ale fabryki mi się przydadzą, nie? No to spoko. No ja dostałem Krym, a ty dostałeś całą Rosję. Ja chcę więcej. Bo jesteśmy kwita chyba, nie? Krym za Rosję? Zajebał mi. Jak mogłeś to zrobić? Nie wiem. Ukradłeś mi Krym. Idź dalej. Idę. Do trójko. Trzeba rozciągnąć ich wojsko jak tylko możliwie najbardziej możemy, bo dochodzimy już powoli pod Moskwę, ale to dosłownie tak ledwo dochodzimy do tej Moskwy, nie? Patrz, i Włosi tutaj przysyłają jakieś dywizje, co ciekawe. Kurczę. Jestem w szoku. Nowocześnienie armii. Co mógłbym jeszcze zrobić, żeby... To jest, Japanese Army Embraces Hokushin Ron. A że tam jakąś drogę wybrali, wiesz? To jest ten. No to pisze... Czekaj, co to jest? Ten milion ofert Lendlease od... Dostałem oferty Lendlease od tego, od Włochów. Milion. O kurde. Pewnie ci dają jedna sztuka wyposażenia no, i tak dalej. No, coś w tym stylu. O, typowi Włosi. Ale Moskwa coraz bliżej. Tak, już grudzień. Stalingrad również, no i możliwe skończymy, nie wiem, w lutym wojnę. Ja się wbijam w tą Moskwę już, jolo. Może w grudniu, w święta w Moskwie byłyby dobrym również celem. Spróbuję tak samo w Leningrad. Ja i Stalingrad. Czy to jest w ogóle wykonalne, no? Jak nam się uda do 38 max Rosję podbić, to... Super sprawa. Tylko 1000 sztuk broni mi brakuje, tylko.
Dajmy to na maksa i fabryki wojskowe, oczywiście. Patrz, jak wymanewrowałem kawalerią. Stalingrad już pod nosem. Oni Japonia powiedziała wojnę co 5 minut. Tak? Ej, no. Jak to? Czekaj. Rzeczywiście. Stalingrad upadł. Stalingrad jest nasz, świetnie. Ale ja niedługo stracę na dworze kawalerię, dzielną husarię. Nie stracisz. Ty, ja mam laga. ZSRR kapituluje? Jakie to piękne. Udało nam się, Repus. Robimy konferencję, czy... Robimy konferencję? Odcinek ma 25 minut, czy się ładnie wyrobiliśmy? No pewnie. A zróbmy. Dobra. Skoro że zabierzesz wszystko. Nie wszystko. Weź to w te wschodnie prowincje ode mnie i nie bym miał dostępu do surowców. Nie, bo wiesz, co było chamskie, jakbyś zrobił? No. Jakbyś zajął wszystkie porty i tą granicę ze mną z Rosją. Ja bym nie miał żadnego pożytku z tamtych prowincji. No, bo jak zajmiesz coś w środku, to ci surowce nie dochodzą, nie? Nawet jak masz granicę z tym, z sojusznikiem. Dobra, w sumie to już wciskam gotowe, oddaję ci punkty. Okej, dziękuję. Cyk, 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 cyk. Moskwa, Stalingrad mi wystarczą. Uch, lecisz. Wielka Polsza. Wielka Polsza, wielkie Niemcy. Udało nam się. A pewnie widzę, by mówili, kontynuujcie, to będzie zabawnie, ciekawie. Tak, kontynuujcie tą serię, będzie super, nie? Co z tego, że po trzecim odcinku już byśmy byli znudzeni, bo by padła Francja, Anglia. Czy pewnie teraz na Chiny byśmy poszli, zgaduję? Tak, teraz tak, żeby pomóc tym. Później naszym, co? Wiesz... co można pójść? Jakieś pierdoły? 100% już World Engine w ogóle. 38, ale udało nam się do 38, tam do końca 38 podbić Rosję, bez problemu. No, bez problemu. Początek 38, easy. Normalnie. Żegnamy się z wami. Tak, mam nadzieję, że się podobało. Łapki, pierdoły i tak dalej, pamiętajcie. Hejka. No, cześć, elo.